jeszcze więcej mitów znaczy jeszcze więcej kitów! Sam to przed chwilą wymyśliłem, proszę docencie! Ale taka jest prawda! Po raz kolejny sprawdzimy najlepsze mity, które podesłaliście właśnie wy! I mogą być one prawdziwe, albo mogą okazać się jednym wielkim kitem! Zostawcie łapkę w górę i zostańcie do końca, na pewno się przekonacie! Wow, mit numer jeden! Gdy zrespisz kota w chatce wiedźmy, w sensie w środku, zawsze będzie on czarny! Nigdy o tym nie myślałem, ale faktycznie koty w chatkach wiedźmy zawsze są czarne! Przynajmniej te, które generują się automatycznie! Najważniejsze pytanie jednak, co się stanie, kiedy zrespię tego kota sam? Na początku testowo zespawnujmy go na biomie bagien! Jest czarny, jest biały władki, jest brązowy, jest biały... Okej, no do wyboru, do koloru! Przejdźmy się teraz do środka i kliknijmy to tutaj, okej... Jest czarny, jest czarny, jest czarny, co?! Chwilę, to musi być jakiś zbieg okoliczności! Co się tutaj dzieje?! Na serio, każdy kot zespawnowany w chatce wiedźmy jest czarny! Co za magia?! A jeśli dajmy na to przesunę się kilkaset kratek nad chatkę wiedźmy, to nadal będą czarne? O nie, to już są białe! A jestem dokładnie nad chatką! Czyli faktycznie działa to tylko i wyłącznie blisko niej! Mit potwierdzony, w życiu bym nie powiedział, że tak będzie! Lecimy dalej! Ale i nie zginie od wybuchu TNT, jeśli trzyma przedmiot w ręku! Wspaniale, bo tak się składa, że zabijanie Alei to nie tylko przyjemność, ale również obowiązek! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie! Który z was chciałby przeżyć tę misję? Padła bomba do piwnicy, napisała na tablicy. 3, 2, raz, ty przeżyjesz! Musiałem zrobić porządną wyliczankę, bo to walka o śmierć i życie. Odpalamy TNT i sprawdźmy to! W środku są dwa Alei, ale jednak co się stanie? Kiedy TNT wybuchnie? O kurde, Bele Spawner pod spodem! Że niby co, że jak? Dobra, to nie jest część bitu, ale totalnie mi zrył panie. Nie przeżył żaden z nich. Problemem jednak mogło być to, że użyłem czterech TNT zamiast jednego. A sprawdźmy, jak potoczy się sprawa, kiedy będzie serio tylko jedno. Odpalamy, uciekamy jak najdalej się da i sprawdźmy, kto tym razem przeżyje, albo czy w ogóle ktokolwiek z nich przeżyje. O, żył! Żył, ale umarł, już żaden z nich nie żyje. Ani ten pierwszy, ani ten drugi, nawet motyka wypadła. Sprawdziliśmy więc to podwójnie i wychodzi na to, że mit jest fałszywy. To czy Alei ma w ręce item, czy nie, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Dziwne niebieskie latające stwory swoją drogą, ale my wróćmy na ziemię. Bo podobno nie da się zmienić nazwy command bloka. W sensie, że jak się nie da, że w kowadle się nie da? Panie, w kowadle da się wszystko. A już szczególnie da się zmienić nazwę bloku poleceń. Sprawdźmy to. Nie to, że jestem głodny, nie? Ale naprawdę jestem głodny i zjadłem sobie kanapkę. I tą kanapką z dżemem tylko potwierdziłem, że się da. A mit jest obalony. No to ciekawe, co powiecie na to? Po wypiciu miodu stracisz mniej serduszek po upadku z wysokości. Wow, fajnie by było. A nawet bardzo fajnie by było. Tak się składa, że przygotowałem sobie wspaniałą skocznię. 10 kratek wysokości daje to mniej więcej o 3,5 serduszka. Wypijmy butelkę miodziksu i zobaczmy, czy coś się zmieni. Okej, wypite, skaczemy, let's go. I nadal 3,5 serduszka damage'u. Nic się nie zmieniło kompletnie. No chyba, że ten miód powinienem pić w czasie lotu. Jest też taka opcja. Zaczynam teraz, skaczę na dół i teraz sprawdźmy. O 4 nawet mi zabrało. A, bo ja tam jeszcze podskoczyłem. Dobra, nie, to nie ma w ogóle sensu. Mit fejkowy, prawie tak jak moje miniaturki. Znaczy, lecimy dalej. Mikstura niewidzialności nie działa na Withera. Sorry, memory, ale chyba nie do końca rozumiem. Czy chodzi o to, że on nie staje się niewidzialny? Czy może o to, że jeśli ja mam miksturę niewidzialności na sobie, to on i tak nadal będzie mnie widział? Świetne pytanie, sprawdzimy oba. Nie wiem czemu, ale byłem pewien, że Withera spawnuje się dynią. Czekajcie, co ja mam w głowie? Sorry, ale zaraz Halloween i mi to totalnie rjebanie. Panie, panowie i wszyscy inni przed wami. Przed wami nie włączony tryb easy, tylko peaceful, bo jestem jednym wielkim noobem i boję się grać na innych trybach. Przed wami Wither! Niech on się spokojnie naładuje i zaraz rozpoczniemy testy. I bum, poleciało! Stary, wolniej, ja muszę ciebie podkę rzucić. A więc tak, rzucam teraz na niego podkę niewidzialności i sprawdzamy, czy stanie się on niewidzialny. Albo nie trafiam, albo nie staje się niewidzialny. Nie no, trafiam ewidentnie, kurde bele gościu! Trafiam w ciebie, czemu nie jesteś niewidzialny? To ta mikstura niewidzialności, wszystko się zgadza. A więc jeśli o to chodzi, to jest to prawda. Mikstura niewidzialności faktycznie na niego nie działa. Pytanie jednak, co się stanie, kiedy ja stanę się niewidzialny? I podejdę do mojego ziomka. Dzień doberek. Ej mały, tu jestem, widzisz mnie? Tu jestem, chodzę przed tobą, skaczę przed tobą. Nie widzisz mnie, jesteś ślepy. No dobra, jak już go walnęłem, to mnie widzi. Okej, sorry, ale wcześniej mnie nie widział. A więc w sumie i jedno i drugie jest prawdziwe. Pod warunkiem, że sami go nie zaatakujecie. Wtedy nawet niewidzialność wam nic nie da. Nie, ja się już w ogóle nie chcę odzywać, koniec z tym. Od teraz do końca życia już więcej nie umieram. Ach, no dobra. Wysuszony blok koralowca i blok rudy żelaza mają tak
taką samą teksturę. Nie ma co ukrywać, że Mojang bardzo lubi używać tych samych tekstur 30 razy. I oto właśnie blok rudy żelaza. Faktycznie przypomina mi koralowca, ale czy na pewno jest taki sam? Kurde, bele, martwych koralowców jest sporo. Czy to ten? O, możliwe. Wiecie co? Postawiłem wszystkie i porównałem. I najbardziej podobny wydaje się być ten. Jednak pytanie, czy na pewno są identyczne, ale na przykład tylko odwrócone. Jaka szkoda, że nie mam pod ręką najpotężniejszego narzędzia, czyli gimpa, które pozwoli mi to sprawdzić. Dobra, oto ta tekstura. Odwróciłem ją o 90 stopni. Czy wygląda tak samo? Nie, nie wygląda tak samo. Sprawdźmy więc kolejne 90 stopni i nadal jest kompletnie inaczej. I ostatnie 90 stopni, czyli czwarta strona. I nadal według mnie wygląda totalnie inaczej. Ta, wychodzi na to, że tym razem Mojang się postarał. Pierwszy raz od dawna nie ukradli żadnej tekstury, a mogli. W końcu patrzcie na to, wystarczy delikatnie zmienić kolor temu blokowi. Wygląda praktycznie identycznie. A teraz to już w ogóle wygląda jak cobblestone. Dobra, bit fałszywy, lecimy dalej. Przepalanie czteroma deskami jest lepsze niż przepalanie jednym drewnem. Nawet mimo tego, że jedno drewno to tak naprawdę cztery deski. Kurde, bele, szczerze nigdy o tym nie myślałem. I za dużo sensu to by to nie miało, ale to jest Minecraft, tutaj nic nie ma sensu. Do jednego pieca wkładam dębowy pień, a do drugiego chciałbym włożyć coś innego niż ciebie, więc uciekaj stąd. Zgadza się, do drugiego wkładam cztery deski. Teraz tak, jak to odpalić w jednym momencie? No to tak, gdy tylko położę w tym miejscu redstone, oba dispensery w tym samym momencie zaczną wrzucać tutaj żelazo. Co oznacza, że powinny zacząć palić się dokładnie w tym samym czasie. Sprawdźmy to, 3, 2, 1, hop, lecimy! Dobra, idealnie w tej samej sekundzie. To żelazo może spadać, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, który z nich jako pierwszy przestanie się palić. O nie, ten przestał, a tutaj są jeszcze dwie deski! O, wow, serio? Piecyk z dębowym pniem przepalił tylko i wyłącznie jedną sztabkę żelaza, a piecyk z czteroma deskami przepalił ich nawet więcej niż 5! No dokładniej mówiąc 6, idealnie! Okej, wiemy już, że mit potwierdzony, ale ja mam więcej pytań niż odpowiedzi. Jak to będzie wyglądać w przypadku czterech desek i... 8 patyków, bo to nadal dokładnie tyle samo. Deski lecą po lewej stronie, patyki lecą po prawej stronie. Kładziemy naszego redstone'a i sprawdźmy, co przepali się szybciej! Kurde, bele, tym razem logika wskazywałaby, że będą to patyki, w sensie, że dłużej będą się palić niż deski. Ale jaka będzie prawda? Myślę, że może nas to wszystkich zaskoczyć. Dawajcie, dawajcie, kto pierwszy? Zostały dwa patyki i tylko dwie deski i jedna deska! Co będzie pierwsze, co prędzej skończy się palić? 3, 2, 1, koniec! Patyki skończyły, deski nadal się palą, jeszcze mają nawet całą deskę! Dobrze, czyli pamiętajcie o jednym. Jeśli chcecie coś przepalać drewnem, to tylko i wyłącznie deskami! A co najśmieszniejsze, nawet patyki wystarczają na 4 razy więcej niż 5. Jak to działa, nie mam pojęcia! Ale wiem, że przed nami mit numer 8! Jeśli wejdziesz na ognisko na wersji Bedrock Edition, to stojąc w miejscu nie będziesz się palił. Stanie się to dopiero, gdy z niego zejdziesz. Pierwszy raz o tym słyszę i brzmi tak dziwnie, że nawet nie wiem, co mam o tym sądzić. Ale tak, to jest wersja Bedrock, można to stwierdzić między innymi po tym pięknym menu. A to jest ognisko! Teraz sobie na nie wejdę i stanę w miejscu i co, idźmy i palę się. A mit mówił, że będę palić się dopiero, kiedy z niego zejdę, tak? No fajnie, fajny mit, bardzo mi się podoba. Ale niby miałem stać na nim w miejscu, więc mam jeszcze jeden pomysł. Pod tym blokiem jest ognisko, jak je zniszczę, to nie będę się ruszał. I pytanie, czy zacznę się palić? Okej, palę się, bardzo się palę! Ała, 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 nadal się palę, szedłem z tego, nie podoba mi się to, jeden wielki fake, nie potwierdzam tego mitu. Czemu ja w ogóle chociaż przez chwilę w niego wierzyłem? Ale jeśli ktoś nadal miałby wątpliwości, to na Javie, ten mit też jest fałszywy. Nara, czas na kolejny! Gdy nazwiesz kota Dinner... Czemu chciałem powiedzieć Rododendron? Gdy nazwiesz kota Dinnerbone, będzie on dostawał obrażenia od upadku. Jeśli chodzi o koty w Minecrafcie, to wiemy o nich jedno. Obrażenia od upadku dla nich po prostu nie istnieją. Ten gość nawet nie ruszył ramionami, tylko spadł z 20 metrów. Nie próbujcie tego w normalnym życiu. Co się jednak stanie, kiedy powiedzenie, że kot zawsze spada na cztery łapy, nie będzie mogło być prawdziwe? Bo jeśli nazwiemy go Dinnerbone, to zamiast stać na łapach, stanie na głowie. I na głowę powinien też spaść, sprawdźmy to! Nie, nie, jedyne co upadnie na głowę, to prawdopodobnie zaraz ja. Kot nadal żyje! Może mi dobrze w sumie? Nie wiem, ja się cieszę, kotku, jesteś super! I serio, nawet nie zadaję pytań, czemu lewitujesz? To nie moja sprawa! O wiele bardziej interesuje mnie, czy totem nieśmiertelności z enchantem nieskończoności nie będzie niszczył się po odrodzeniu! Czyli po prostu totem nieśmiertelności będzie nieskończony, taki jest plan! Problem jednak może polegać na tym, że niekoniecznie da się go w ten sposób zenchantować! Albo nieważne, jednak się da! Czemu o tym nie wiedziałem? Przez całe życie byłem pewien, że to jedna wielka tiktokowa ściema. A teraz okazuje się, że da się naprawdę go zenchantować!
ratować? Okej, umarłem i totem zniknął. No nie powinno tak być! Przecież on miał nieskończoność! W porządku, czyli nawet to nic nie daje. Owszem, da się go zenchantować, ale co z tego, jeśli i tak nie będzie nieskończony? Gdzie tu logika? Nie mam pojęcia! Ale w sumie racja, to byłoby zbyt dobre, gdyby było prawdziwe. Wow, dobra, musimy sobie jedną rzecz wyjaśnić. Oto poprawiony mit z ostatniego odcinka. Jak zmienisz język Minecrafta na śląski, to jajko z kurczakiem będzie miało niecenzuralną nazwę. A nie kurczak, którego sprawdzałem, tylko jajko z kurczakiem. To była dosłownie połowa komentarzy z tamtego odcinka. A więc musimy sobie to poważnie wytłumaczyć. Ale najpierw włączmy język śląski. Śląsko, kotko, lecimy z tym koksem. Jeśli chodzi o kurczaka, to nic się nie zmieniło. Nadal to surowy kurzik i pieczony kurzik. Co się jednak stanie z jajkiem spawnującym kurę? 3, 2, 1, let's go! Jajco ze kurzikiem. Czy to jest niecenzuralne słowo, czy ja się na czymś nie znam? Nie, no jajco ze kurzikiem. Według mnie wszystko jest pięknie, cenzuralnie, to może po jakimś innym języku to brzydkie, ale no po polsku to ewidentnie to nie jest. Więc i tym razem niestety muszę stwierdzić, że ten mit jest po prostu fałszywy. Sorry, Bebory, może kiedyś było inaczej, ale teraz tak się nazywa, także no. O kurde, Bele, to jest najlepszy mit, jaki widziałem. Jak zostawisz suba i lajka, to żelazny zatańczy makrenę śpiewając piosenkę o dorszu. Sprawdźmy to. No nie, chwilę, nie widzę jeszcze łapki w górę, co, chwilę. O, dobra, jest! Dorszu, jadłbym cię cały dzień. Tańczyłem właśnie makrenę, nie było tego widać, ale zrobiłem to. Mit potwierdzony. O, my widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o 15:30. Dzięki, że byliście, dobranoc. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek, w którym sprawdzałem niesamowite nowe TNT. Jeśli więc lubisz wybuchy, to jest coś dla ciebie. Wbijaj koniecznie!